Cześć, witajcie, jestem Bigi, a to jest kolejny odcinek Historii Graczy. Zapraszam was do oglądania. Håvard Reinager urodził się w 1995 roku w Norwegii. Pełna data jego narodzin nie została nigdzie podana. Na obecne czasy największy norweski talent. Håvard jest jednym z nielicznych prograczy, którzy zaczynali przygodę od CSGO. Rola w zespole tego zawodnika to Entry Fragger, a jak toczyła się jego kariera w drodze na szczyt, tego dowiecie się po obejrzeniu tego odcinka, dlatego standardowo zapraszam was do oglądania. Rein przed profesjonalnym graniem w Counter-Strike Global Offensive pogrywał w CSS-a, tam jednak nie udało mu się raczej nic osiągnąć. Pierwszym poważnym teamem Håvarda była partia Astronauts, do którego udało mu się dołączyć 5 lutego 2013 roku. W składzie znajdowali się Sign, Trex, Firesense, Vendetta oraz Rein. To właśnie w tym zespole Rein zaczął jeździć na lany, które miały do zaoferowania całkiem kuszące nagrody. Jego udanymi występami pod tą banderą było trzecie miejsce Assembly Winter 2013, czwarte miejsce Assembly Winter 2014, czy też pierwsze miejsce na MS1 Katowice 2014 Nordic Qualifier Cup 1. Håvard przez półtorej roku grał z niezmienionym składem z partii Astronautus. Wiedział on jednak, że musi znaleźć drużynę, która będzie zapewniała mu lepsze warunki w rozwoju. Pogoni za tym utalentowanym graczem rzuciło się sporo koncernów. Rein wybrał London Conspiracy, który w swoich szeregach posiadał naprawdę utytułowanych graczy. Ich skład wyglądał następująco. Poli, Skurk, Rubino, Mac oraz Rein. 23 lipca 2014 roku za Maca dołączył Pierby. W tym zespole Rein czuł się jak ryba w wodzie. W końcu mógł pokazać swój wachlarz możliwości, jaki w sobie posiadał. Jego udanymi występami pod tą banderą było 5-8 miejsce Gfinity G3, zakwalifikowanie się na SL1 Kolonia 2014, czy też drugie miejsce SEA Sezon 17 European Main Division. 30 listopada 2014 roku Rubino oraz Rein odeszli z zespołu. Jednakże już 10 grudnia powrócili do swojej ukochanej drużyny w nieco zmienionym składzie. Od tamtego czasu London Conspiracy reprezentowali Rubino, Rein, Ensa, JKM, Zivis. Tak jak szybko Rein dołączył do tego zespołu, tak równie szybko z niego odszedł. 30 grudnia 2014 roku Rein dołączył do LGB Sport. Ich skład wyglądał wtedy następująco: Rein, Mystic, PRB, Centrius oraz Zeves. Poprzedni skład tejże organizacji był po prostu świetny, natomiast w tym składzie nie pokładano żadnych większych nadziei. Mimo wszystko, koncert LGB Sports liczył na to, że młodzi norwescy gracze pokażą pazur i zaczną się liczyć na międzynarodowej scenie. Kilka ich występów można zaliczyć za udane, jak na przykład 4-6 miejsce IOS Panterama, czy też 9-12 miejsce S1 Katowice 2015. So, you know, I think as long as you've got like a plan and a goal to move forward, then I can understand why you'd want to accept it. The problem is at some point you are going to run out of things, right? You're going to say, well, we can't just make everybody or every, like, we can't just try. W czasie, gdy Rein był nieco podłamany swoimi osiągnięciami i tym, że drużyna, w której jest, rozkrusza się, coraz bardziej mówiono o międzynarodowym zespole. Przypuszczenia okazały się faktem i 5 maja 2015 roku Makelele, Skyten, Rein, Scream oraz Fox dołączyli do organizacji Team Kinguin. Jednakże już 29 czerwca Skyten odszedł z zespołu, a w jego miejsce wszedł Dennis. Tutaj Rein zaczął dopiero osiągać wyniki na najwyższym poziomie. Jego udanymi występami pod tą banderą było pierwsze miejsce Gaming Paradise 2015, 5-8 miejsce SL1 Kolonia 2015, 5-6 miejsce FACEIT 2015 Stage 2 Finals, czy też drugie miejsce Alienware Area 51 Cup 2. 11 września 2015 roku Gamersu przejął graczy z Team Kinguin, przy czym już 23 września 2015 roku z drużyny odszedł Scream na rzecz dojścia do Titan. W miejsce Screama wszedł JKM. 14 października 2015 roku trenerem G2 został Legia. Dzień po zakontraktowaniu Legii Gamers tu ogłosił rewolucję wewnątrz organizacji. Od tamtej pory zmienili nazwę na G2 Esports. 12 listopada z drużyny odszedł Dennis, a w jego miejsce wszedł młody duński talent AZ. Przygoda w G2 Esports nie trwała długo dla Reina i jego kolegów. 20 stycznia 2016 roku zostali oni wykupieni za sumę 700 tysięcy dolarów przez FaZe Clan, który możemy kojarzyć m.in. z Koda. 9 lutego 2016 roku w FaZe Clan został zatrudniony nowy trener, a został nim legendarny już gracz Roban. Jak dalej potoczą się losy młodej drużyny z nowym trenerem?
Tego dowiemy się już niebawem. A więc dzięki wam za obejrzenie drugiego odcinka maratonowego. Prawdopodobnie wbiliście już 1000 legów pod tamtym poprzednim materiałem, także jeżeli chcecie kolejny odcinek, chcecie kolejny materiał dużo szybciej, to po prostu zlajkujcie ten materiał. Po wbiciu 1000 lajków będzie kolejny odcinek. Ja zapraszam was na mój drugi kanał, na fanpage'a na Facebooku, na grupę na Steam oraz na grupę na Facebooku. Także linki oczywiście macie w opisie. Nie przedłużając, zapraszam was już prawdopodobnie dzisiaj, jutro, zależy kiedy bijecie te lajki, na kolejny odcinek historii graczy. Także jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.